Siema, z tej strony Pijam, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym co zaczęliśmy na wywiadzie z Jonathanem Rogersem i według mnie jest to najlepszy wywiad, jaki był do tej pory dający nam naprawdę dużo informacji. Ale przed rozpoczęciem widzu. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na tym kanale. Z góry serdecznie dziękuję. Więc odbył się właśnie ten wywiad, na którym dostaliśmy naprawdę, ale to naprawdę dużo nowych informacji. I teraz po prostu przejdziemy sobie w punktach po tym, o czym mówili panowie. Bo wywiad, który znajduje się uzyskany na kanale, trwa godzinę 40. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć, oczywiście link będzie w opisie. A my przejdziemy sobie punkt po punkcie, co mogliśmy usłyszeć podczas tego wywiadu. Jeżeli będziesz miał staż w Path of Exile 1, do mechaniki, której nie ma w Path of Exile 2, po prostu nie dostaniesz tego staża w Puff of 2. I to oczywiście będzie również działało w drugą stronę. Jeśli wyszłaby jakaś liga w Puff of 2, do której byłby specjalny staż, to nie będzie je w Puff of 1. Ale jeżeli na przykład mechanika, której jeszcze nie ma w Exile 2, zostanie dodana w przyszłości, taka jak Blade, bo już o tym mówili, że Blade będzie mechaniką, którą bardzo łatwo będzie dodać do Puff of Exile 2, to automatycznie ten staż tam się pojawi. Jonathan nie lubi skład, taka randomowa ciekawostka, Jonathan nie lubi ład stasztabów, stażtabów, ponieważ ikonki w nich są naprawdę małe i nie jest ogólnie ich fanem. Co ciekawe, według mnie skład z to chyba najlepsze w jakie są generalnie w połę na obrażenia w naszych hideoutach. To jest taki temat, który w sumie wałkujemy naprawdę od kilku lat, żeby nam to w końcu dodali, ale Jonathan twierdzi, że jest to trudne do dodania, Trudne do zdesignowania, no bo ile one być: armora, resistor i tym podobnych? Według mnie to byłoby dość proste. dajcie kukłę, zero armoru, zero rezysta i dajecie po prostu takie malutkie okienko, w którym możemy sobie sami to wpisać, albo możemy sobie ustawić tego, on może sobie ustawić jakieś bossa, żeby po prostu miał defensywę tego bossa. Tutaj dokładnie byśmy wiedzieli, ile obrażeń zadajemy. W tym momencie w prawym górnym rogu, jak jest HP mobków to będziemy wiedzieli, ile obrażeń rzeczywiście mu. Zadajemy. No i generalnie Jana nie jest przeciwko temu, żeby wprowadzić taką właśnie kukłę w przyszłości. Podczas wchodzenia do walki z bossem nie możemy używać już teleportów, nie możemy ich stawiać, oraz nie możemy zmieniać naszych itemów. Czas walki. Teraz pytanie: Czy nie możemy zmieniać na X-ie? No bo wtedy to nie miałoby żadnego sensu, że, że dodają nam warunki że pasywek. No i widzieliśmy jednak, że to się zmienia. Tu chyba bardziej chodzi o to, że po prostu nie możemy podnieść niektórych przedmiotów w naszym ekwipunku. Na przykład, tutaj, jak teraz mamy sytuację z ralakaszami, gdzie zakładaliśmy, że to dosyć charge i że być po prostu z już podczas walki z bossem. Podczas walki z Bosem możemy tak naprawdę wyjść z tej walki, będzie taki guzik do powrotu do checkpointu. Jest to jak to będzie działało, no bo wiadomo, że to będzie taka prosta ucieczka z walki z bossem, ale myślę, że ludzie na HC oraz w ogóle ludzie powinni mieć opcję, żeby cofnąć się do checkpointu, żeby przed tracić Expa albo nie tracić jakiejś wejściówki. Być może będziemy się czuli zbyt słabi na daną walkę i nie będziemy po prostu chcieli tracić na przykład czasu. Więc w tym momencie będziemy mieli taką opcję, żeby odrodzić się na właśnie checkpoincie. Będzie taka opcja, że kiedy nas przylaguje dłużej niż 100 milisekund, to wtedy gra automatycznie się zatrzymuje na 6 kolejnych sekund dopóki lag nas nie puści. Jeżeli nas nie puści lag, to po prostu wyrzuca nas z gry. No i to jest takie przeciwko temu, że po prostu czasami zabijało nas to, zostaliśmy laga, nagle mobki się słarmowały, po prostu nas zabijały i. Tyle było po naszej postaci. Jeśli graliśmy na HC, jeśli graliśmy na SN, to po prostu umieraliśmy i traciliśmy EXPA. W tym momencie, właśnie, będzie tak, że gra będzie się po prostu zatrzymywać. Imiona będą działały tak samo jak w Path of Exile 1, czyli jeśli nie logujemy się na daną postać przez przynajmniej rok, to to imię staje się tak jakby wolne i możemy je przejąć. Również niknijmy w Path of Exile 2 nie będą zarezerwowane w żaden sposób z nikami z Pafo Exile 1, więc jeśli macie jakiś swój nick, no to logujecie się i od razu podacie właśnie to konto z nikiem, który byście chcieli, bo inni ludzie po prostu będą mogli go sobie zabrać. U runy w przedmiotach nie mogą być podmiane, czyli, że jak raz wsadzimy jakąś runę do przedmiotu, to nie możemy jej wyciągnąć ani podmienić ją na inną runę. I na ten moment oni dalej rozmawiają, czy chcą, żeby tak to zostało, czy będą może chcieli dać ludziom tę opcję, żeby będą mogli wyciągnąć albo po prostu zniszczyć runę w danym przedmiocie. I ogólnie zostało potwierdzone to, że runy są dość takim powszechnym dobrem, a dobrze rolnie te soulcory, czyli takie ulepszone po prostu runy, będą dość rzadkimi przedmiotami. W grze będzie istniał teraz system kolejkowania Elementów, czyli na przykład, kiedy zarzucimy jakiś poison i ten poison będzie miał na przykład jakąś dobrą rolkę z naszych obrażeń, to on się będzie utrzymał do momentu, aż nie zniknie, a kiedy zniknie, dostąpi go inny poison, który jest drugi w kolejności, jeśli chodzi o obrażenia. W ten sposób mamy takie kolekowanie się elementowych obrażeń, gdzie zawsze po prostu najwyższe obrażenia nadpisują te poprzednie i utrzymują się do momentu wygaśnięcia lub przebicia jeszcze wyższymi obrażeniami. na licz istnieje, ale tylko i wyłącznie do ataków. Kasterzy będą bazowali na potach. Oraz sama na W Path of Exile 2, osiągnięcie kryt kapu, czyli 100% będzie możliwe w Path of Exile 2, ale nie będzie tak proste jak w Path of Exile 1. Nie zawsze będziemy musieli poświęcić wszystkie te ją okryta, bo wcale to może nie być najbardziej optymalna wersja naszego buildu. I również może być naprawdę ciężko osiągalna. I tym razem będą mogły pać high rarity i dzięki temu nie będą rolowały niektórych modów, takich na przykład jak Light Radius, co pozwoli nam bardziej je dopieszczać, jakby wykańczać i one ogólnie będą miały dużo Lepsze rolki, plus najwyższy tier danego moda według Jonathana powinien być ekscytujący i jestem ciekawy, co pod tym się kryje. Jeśli chodzi o kryta, to w tym krytyczne obrażenia dzielą się teraz na projectile. Wcześniej to było tak, że gdy był jeden atak, załóżmy, że było to Rain of Arrow, który uderzał 20 razy przeciwnika, pierwsza strzała skrytowała, to wszystkie kolejne były już krytem. W tym momencie jak i zarówno dla mobków, jak i dla nas każdy projectile ma, ma własne obliczenia Critical Strike Chance'u, więc tak naprawdę, po pierwsze, to dla nas dobre, będziemy mniej umierać od krytów od mobków, no ale kiedy my będziemy korzystali z tej mechaniki, to będziemy rzadziej krytowali. Czy mocki mogą zobaczyć charge? Nie, nie mogą. Charge już nie dają tego samego co Puff of Exile 1, czyli nie dają już tam resistów, atak speeda, kryt częsu. W tym momencie są to po prostu spendery do używania do niektórych skilli. Supporter buildy to nie będą już takie buildy, które będą stały z tyłu, tylko zbierały loot, dawały buffy. Teraz tutaj będzie dużo bardziej aktywny gameplay: typu będą nam spowalniali przeciwników, zarzucać jakieś kersy, będą łamali im defensywę, więc rola supportów bardzo zmieni się w Puff of Exile 2. Slash ladder dalej będzie działał tak samo, czyli tam topka 10 ludzi. Mieli to zmienić już kilka ładnych lat temu, ale dalej tego nie zmienili, więc na ten moment dalej to będzie w takiej samej formie, ale myślą nad tym, żeby to zmienić. I również chcieliby rozszerzyć ladder, żeby była na przykład opcja, żeby pokazać, kto najszybciej zabił do niego bossa i ogólnie takie laderowe rzeczy. Fajnie, ja lubię takie rzeczy. Lubię, jak jest więcej ladderów w laderze. Można zobaczyć, kto był najszybszy na jakimś bossie, kto najszybciej zrobił coś, kto zabił ilu bossów, na przykład, nie wiem, no różne takie fajne statystyki można z tego dawać i fajnie byśmy w połowie zobaczyli tego, wiąże. Przynajmniej według mnie takie achievementowe rzeczy typu zdobądź jakiś level albo wejść do jakiejś lokacji, zabij jakiegoś bossa dalej będzie nią na czacie. To taki napis na żółto, Ale tylko teraz to nie będzie co level, tylko co 5 do 65 levelu. Na 65 będzie już co level pokazywało, że ktoś był kolejny, kolejny poziom, więc zostałem przy tym takim samym systemie, tylko mniej spamującym nam czat. Na każdym starcie ligi. Jeżeli będzie jakaś zmiana w drzewku, to wszyscy dostają full respekt, no ale to jest raczej oczywiste, że, że ludziom dadzą ten full respect. Dodatkowo wiemy, że już nie będzie regretów, teraz zamiast regretów będziemy używali tylko i wyłącznie golda. Ilość support gemów jest zależna od poziomu naszej postaci. Nie jest powiedziane, ile potrzebujemy na 4 i 5 Lk? no bo 3 lk mamy jakby z podstawy, kiedy zakładamy postać, ale żeby mieć 6 Lkę, musimy wbić 80 poziom. Low life od teraz to 35% życia. Dla nas, jak i zarówno dla przeciwników. Każda wieża w endgame'owym systemie, w nowych map, będzie mogła być użyta tylko i wyłącznie raz. I w zasięgu tej jednej towery zawsze będzie więcej map, niż nasz tablet może ogarnąć. Czyli na przykład tablet działa na 5 map, to zawsze będziemy mieli tam przynajmniej 6 map w tym zakresie. I teraz jest taki huge w sumie temat, chyba rzecz, na którą najwięcej ludzi dziś tam Psiocze, czyli że serwer nieby trzymają. No i tutaj mamy kilka zapewnień: po pierwsze, oni się spodziewają mniej niż milion ludzi. Na start w tym momencie, ale gdy wyjdzie pełna wersja już darmowa, to będzie to powyżej miliona ludzi. Robili testy takie, ich testy na bańkę 600, tam do chyba dwóch milionów, gdzie to dopiero wtedy się dropiło, ale wiadomo, że to nie są takie prawdziwe testy, testy, tylko to są takie testy, żeby zobaczyć generalnie, jak to wszystko chodzi. Dopiero prawdziwym testem będzie start, cs i zobaczymy, co wtedy będzie się działo. Mówią, że nie są w stanie zbytnio się do przygotować. Wiedzą, ile sztuk sprzedali, wiadomo, że wszyscy ludzie się nie zalegują na raz w ten samym momencie. Momencie, ale nie są w stanie powiedzieć, czy te serwery wytrzymają. Generalnie serwerów mają nakupione. Zobaczymy, jak będzie z tym kolejkowaniem na daną instancję. Mają tam jakiś system do tego spytania stworzony. Miejmy nadzieję, że lepszy niż last epoch. Nie będzie egzekucji w przyszłym roku, chociaż zabukowali już salę na to, ale myślę, że nie dadzą rady, nie będą mieli czasu ani siły, żeby po prostu to. Zrobić. Dalej będziemy mieli Predictive oraz Lockstep, są takie typy połączenia się, czy to my łączymy się z serwerem, czy serwer łączy się z nami. Jest teraz nowy Hybrid Mode, który daje możliwość tego, że wtedy ta gra będzie nam się zatrzymywać, jeśli byśmy mieli laga, ale generalnie wszyscy grali na Lockstepie, bo wtedy nie było tych takich problemów związanych z serwerami, jeśli połączyliśmy się za pomocą WSAD. Więc trzeba będzie się na pewno ten hybrydowy tryb i pewnie zostać przy Lockstepie, jeżeli on jest najbardziej optymalny. A reality naszej postaci Teraz będzie multiplikowane przez rarity mapy. To jest duże, to jest bardzo duże, bo w tym momencie rarity będzie wpływał również na jakość naszych dropów i nie mówię tutaj, że będzie nam więcej uników leciało bo więcej rarów, tylko rzeczywiście te rary, które będą wypadać, będą lepiej rolnięte, więc no rarity może być teraz kluczowe. Jeśli ono się jeszcze multiplikuje z naszą mapą, to rzeczywiście zainwestowanie trochę przynajmniej w rarity będzie już od razu odczuwalne podczas mapowania download czyli to, że my możemy wcześniej ściągnąć grę, nie będzie za szybko dostępne, w sumie wtedy tak mówili, ale teraz wiemy, że będzie już dostępny o drugi w nocy, będzie już paczka do pobrania, żeby, żeby sobie pobrać to wcześniej, 6 grudnia. Więc 6 grudnia jak rano wstaniecie, to w teorii będziecie mogli pobrać już sobie jakąś część na pewno gry, no bo gra ma ważyć ponad 100 giga i dla wielu ludzi to może być dość dużym problemem. Zostało również tam potwierdzone, że Global Illumination, czyli system oświetlenia w PUBG 2 jest zupełnie nowy. Nowy, ale że ogólnie to jest dalej ten stary silnik, tylko że jest po lifcie, że tak to ujmę. Więc na przykład będziemy jakieś problemy, które znamy z Puff of Exile 1, czyli na przykład podczas ładowania się niektórych tekstur, że są one po prostu niewidzialne. I ten pierwszy raz po prostu będą musiały nam się doładować, żeby, żeby zapisać się po prostu w naszej pamięci, naszego komputera. Więc znowu będziemy chodzili i zbierali asety. Mamy też potwierdzenie, że ta gra będzie bardziej zależna od naszej grafiki niż naszego, naszego procesora, więc szykujcie się, że, że karty graficzne będą po prostu płonąć. Ale odciążę trochę procka, więc być może to gdzieś tam się wyprostuje, a miejmy nadzieję, że to będzie chodziło po prostu lepiej. Jeżeli mówimy o git starszach to git nie przejdą pomiędzy PUP-OF xa i pup 2 Na ten moment ja nawet nie wiem, czy będą. Gildy. Wydaje mi się, że nie mówi, że ich na razie nie będzie. Ale to zobaczymy, jak gra. Wystartuje. PoE Mobile jest w tym momencie zawieszone i na razie go po prostu nie robią. Szkoda, bo trochę liczyłem, że ono wyjdzie. No, ale jak nie wychodzi, no to trudno. Ja bym chciał podziękować Zernowi. To był najlepszy podcast najlepsze Q&A z Jonathanem, super przygotowanko, super prowadzonko, ja jestem dużym fanem wywiadów z Izerana, bo jeśli zobaczymy inne wywiady, to tam nie było prawie w ogóle informacji, a tutaj jednak mamy informacje, które są ważne, na które było dużo pytań i nawet jakbyście spojrzeli na moje notatki, to ja mam zapisane, nie wiem, 30 punktów, a jak były inne wywiady, to miałem po 8-9 punktów. Po prostu chłopaki mówili o niczym. Pytania były o nic, a tutaj konkreciki poleciały. Więc super wywiad z Izaran. Serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrypcji na Twitchka. Dziękuję, że to oglądaliście. Mówił do Was Pidżan. Na razie.